Sienkiewicza. Znajduje się w tym miejscu zakład ceramiczny Bolesławiec. Godziny otwarcia 10:18, sobota 9:16. Wchodzę. Duże słoje, pojemniki na kieszenie ogórków i piękne kolorowe po prawej stronie wyroby z Bolesławca. Po lewej stronie widzę pisanki, mamy okres przedwielkanocny, kolorowe misy, wchodzę za ladę i tutaj jest pięknych, dużo różnych elementów związanych ze świętami i nie tylko. Także jeżeli ktoś szuka jakiegoś prezentu albo chce ozdobić swój stół, to Sienkiewicza, Bolesławiec, w godzinach od 10 do 18. Na środku poruszam się ważnie, ponieważ była dostawa i porozkładane są rzeczy. Na środku stół udekorowany. Widzę zajączki, kurczaczki, jajeczka, koszyczki, a więc wszystko, co w koszyku. Również duże, piękne pisanki. Wszystko, co się wiąże i nawiązuje do świąt zbliżających się, świąt Wielkiej Nocy. Mnóstwo wyrobów ceramicznych, najprzeróżniejszych, małych, dużych i ogromnych, zdobionych również różnymi wzorami charakterystycznymi dla Bolesławca, który jest znany nie tylko w Polsce, ale i na świecie, a również na kanale pokazuje pewna Japonka Aiko i Emil Polak, jej mąż, pokazują swoje zakupy, których dokonali w Polsce, tych wyrobów. Emil i Aiko, Aiko i Emil mają dużą kolekcję Bolesławca i cała Japonia się tymi wyrobami zachwyca. Spodziewając się klientów przed świętami, uzupełniono przyszła uzupełniająca dostawa do sklepu i można po rozpakowaniu również nabyć te piękne wyroby i ozdobić swój wielkanocny stół, tak jak tutaj widzimy przy ulicy Sienkiewicza we Wrocławiu. Jeszcze raz rzut oka na pisanki, które tuż przy wejściu, ozdoby różne na stół. Po drugiej stronie przygotowane prezenty. I tak wygląda punkt wyrobów z Bolesławca we Wrocławiu przy ulicy Sienkiewicza. Dziękuję za uwagę.